Dzień dobry Państwu, witam w rozmowie Echa 24. W studiu gościmy Dominika Kłosowskiego, radnego SLD Lewicy z klubu Jacka Sutryka. Dzień dobry. Dzień dobry, Nowej Lewicy. Nowej Lewicy, czyli Nowej Lewicy. Starego SLD. Nowej Lewicy. Zjednoczyliśmy się z Wiosną Roberta Biedronia i jesteśmy Nową Lewicą. Z Wiosną i jeszcze z kimś chyba. Z Wiosną. Tylko z Wiosną. Tylko z Wiosną. Dobra. Chciałem zapytać o Zielonych. Z nimi nie. Z Wiosną Roberta Biedronia. A jakie relacje są z Zielonymi Nowej Lewicy? No, relacje są neutralne. No. Czekamy na jakieś propozycje. To jest bardzo mała partia, kanapowa można powiedzieć, we Wrocławiu. Pytam trochę złośliwie, Panie Dominiku, bo ostatnio a propos tej neutralności to usłyszałem, że Robert Suligowski z Zielonych, współprzewodniczący tejże partii we Wrocławiu, to kłamca i manipulator, pan tak go określił, natomiast on od panu powiedział, że pan jest robotem Sutryka, Jacka Sutryka. Znaczy partia, to jest ciekawa definicja neutralności. Partia Zielonych we Wrocławiu, no można powiedzieć kanapowa partia z bardzo niskim poparciem. Partia, która oczywiście dba, stara się dbać o miejską zieleń, tylko no niestety nie widzi Wrocławia jako całości. Ja patrzę na Wrocław tak z, można powiedzieć, z lotu ptaka. Patrzymy na Wrocław od góry i oprócz zieleni, która jest szalenie ważna i bardzo dobrze, i dziękuję tutaj za to zielonym aktywistom miejskim, że zwracają uwagę na pewne istotne sprawy w mieście i sprawy dotyczące zieleni, czystości powietrza, bo my tym samym powietrzem wszyscy oddychamy. Ale na Wrocław trzeba spatrzeć w sposób kompleksowy, tak? I ja tak patrzę na Wrocław. Do czego pan chce wyciąć Las Mokrzański? Ja nie chcę wyciąć Lasu Mokrzańskiego i nikt z urzędników nie ma takiego pomysłu. I natomiast powiem, że czasami aktywiści po to, żeby zaistnieć, starają się używać pewnego rodzaju manipulacji. Bądź to robią z premedytacją, bądź to robią z niewiedzy, tak? Bo ktoś im coś powiedział i też mieszkańcom przekazują, że na przykład Las Mokrzański zostanie wycięty. No nigdy nie było takiego pomysłu, żeby taką perłę, która jest dla nas bardzo ważna we Wrocławiu, wycinać, bo ktoś szalony by musiał na taki pomysł spaść. Nie słyszałem o takiej sytuacji, jeżeli się okaże, że będzie taka sytuacja, że ktoś będzie chciał wycinać Las Mokrzański, to ja go będę bronił. Panie Dominiku, gościłem tutaj parę dni temu Roberta Suligowskiego, wspomnianego już dzisiaj z partii Zieloni, i on mi mówił, że państwo, miasto, chcecie zabudować łąkę przy tym lesie, a zabudowa tejże łąki doprowadzi do zagłady lasu. Czyli mówiąc wycinka lasu, jak rozumiem, Zieloni mają na myśli zagładę tego lasu poprzez zabudowę tej łąki. I tutaj pan Suligowski wspierał się różnymi dowodami naukowymi, opinią również naukowców, którzy potwierdzali, że zabudowa łąki przy lesie doprowadzi do zagłady lasu. Znaczy ja nie wiem, czy państwo wiedzą, jak będzie wyglądała ta ewentualna zabudowa, ponieważ to jest bardzo ciężki teren, rzeczywiście. Teren, który w 2009 roku został uchwalony przez Radę Miejską jako w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na budowę jednorodzinną, czyli jeżeli by tam coś powstało, to powstałyby jednorodzinne budynki. Czyli nie byłaby to duża ingerencja w ten teren. Natomiast proszę mieć świadomość tego, że do Lasu Mokrzańskiego jest jeszcze bardzo daleko stamtąd, a ten teren, który miałby zostać sprzedany, nie wiadomo, czy będzie sprzedany, tego nie wiemy. Wiem, że inwestor, który stanął do przetargu, wpłacił wadium, natomiast nie przyszedł na przetarg. Ten teren przylega bezpośrednio do zabudowy mieszkaniowej, do osiedla mieszkaniowego, gdzie są czteropiętrowe budynki. Czyli wychodzę z domu, mam trawnik, potem jest łąka, dopiero dalej są drzewa, a jeszcze za tymi drzewami, za wieżą ciśnień, rozpoczyna się ten Las Mokrzański. Także to nie jest tak, że tam jest, będziemy betonować, zabudowywać Las Mokrzański. To jest nieprawda i manipulacja. Formowana przez partię Zieloni. Tak, ale nie tylko ta. No właśnie, bo jest jeszcze też Robert Maślak, pana kolega partyjny, który też tak uważa. Ja powiem w ten sposób, no to jest jedna z manipulacji. Kolejną manipulacją jest to, że przy ulicy
przy ulicy Międzygórskiej, to jest Klecina, ma zostać znowu zabetonowany park kleciński, co jest kompletną nieprawdą. Chodzi o budowę małej kawiarni, która będzie na skraju tego parku, bo sami mieszkańcy o to zabiegali. Betonowa kawiarnia. Czy ja nie wiem, czy ona będzie betonowa. No nieważne, ale wróćmy do tej leśnicy, jeżeli do lasu. My nie możemy się napić kawy w parku i chodzimy po jakichś sklepach, stacjach benzynowych, no byłoby miło usiąść w kawiarni w miejscu, które jest bezpośrednio przylega do ulicy i znowu do terenów, na których stoją. Jak najbardziej jestem, panie Domniku, za. Na moim osiedlu Grabiszynek powstała jedna kawiarnia i jest prowadzą miło. Je w takie fajne dziewczyny na ulicy Odkrywców. Tak im dobrze szło, że zaraz otworzyły niedawno filię również koło parku Grabiszyńskiego, więc zapotrzebowanie jak najbardziej jest, ale wróćmy do lasu Mokrzańskiego, bo wywołałem Roberta Maślaka, Nowa Lewica zdaje się, kojarzy pan? Tak. No bo on też jest za tym, żeby nie zabudowywać tej łąki. Czy ja słuchałem Roberta Maślaka? Oczywiście każdy botanik, każdy przyrodnik będzie mówił, żeby nie zabudowywać żadnego terenu, tak? Zostawić tak, jak jest, dlatego że oni mają podejście naukowe do tego i zawsze będą w stanie udowodnić, że będzie to jakaś ingerencja w przyrodę. Natomiast miejmy świadomość tego, że my żyjemy w mieście, które się rozwija. Ja patrzę na miasto kompleksowo i wrocławianie oczywiście chcieliby mieć dużo zieleni wokół siebie, ale też chcą mieć tramwaj na Nowy Dwór, chcą mieć tramwaj na Popowice, oś zachodnią, chcą mieć most na Sępolno i tymi rzeczami Wrocław się również zajmuje i może o tym byśmy porozmawiali, dlatego że ja na Wrocław patrzę w sposób kompleksowy. Nie, no o dobrze. Tramwaju na Jagodno też możemy, panie redaktorze, porozmawiać, tylko że to jest pieśń przyszłości. Mam nadzieję, że ta inwestycja kiedyś powstanie, dlatego że tam się bardzo dużo buduje. Tylko my wszystko musimy robić po kolei. No ale bo ja widzę tutaj pewną sprzeczność, bo pan domaga się jakby zabudowy łąki przy lesie Mokrzańskim, której to łąki w zasadzie nikt nie chce, bo deweloper się wycofał, nie widać, nie słychać, aby tam się kolejka ustawiała chętnych pod tą inwestycję. Protestują mieszkańcy, protestują ekolodzy, protestują politycy jak Robert Suligowski, protestują mieszkańcy TBS-ów, którzy tam mieszkają. Pan sam wspomniał, że tam jest linia przecież mieszkań TBS. Ci mieszkańcy będą odcięci od lasu, jak powstaną te budynki, o których pan wspomniał. O tym też warto pamiętać, że się pozbawia ludzi możliwości swobodnego dojścia do lasu. Czy nie lepiej byłoby, no jeszcze dodam, ja jestem za rozwojem miasta. Uważam, że tam, gdzie można, to trzeba wycinać drzewa. Wymaga tego rozwój Wrocławia. Saćmy, o tym też pogadamy, saćmy nowe drzewa, ale jakby nie bójmy się inwestycji. No ale na litość boską, czy musimy robić inwestycje tam, gdzie absolutnie nikt jej nie chce? Bo wygląda na to, że nikt tego nie chce, bo nawet deweloperów nie ma. Nikt tej inwestycji tam nie chce, oprócz Urzędu Miejskiego i radnych klubu Jacka Sutryka. Ale, no tak to wygląda. Ale żeby była jasność, nikt nie chce wycinać żadnych drzew. Ale to ja to tak powiedziałem, ale panie Dominiku, po co się angażować, walczyć w taki sposób o ewentualną inwestycję, której nikt nie chce? Ale to nie jest walka, to jest spojrzenie na miasto z szerszej perspektywy. Ja chciałbym przypomnieć tylko taką rzecz, że zieleń miejska służby podległe panu prezydentowi nie tylko zajmują się tym miejscem, jakim jest leśnica, ale zajmują się również wieloma innymi inwestycjami w mieście, które od 3 lat są realizowane. Nikt tej inwestycji nie chce. Nie zgłaszają się deweloperzy, mieszkańcy tego nie chcą. Chce pan i Urząd Miejski. Jesteśmy w takiej sytuacji, że w 2009 roku został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i te działki, te nieużytki zostały przeznaczone pod sprzedaż, pod zabudowę jednorodzinną. No i podczas ostatniego przetargu zostało wpłacone wadium, natomiast na przetarg nie przyszedł oferent i tyle. I tą sprawę myślę, że możemy zamknąć na dzień dzisiejszy. No właśnie, może zamknijmy tą sprawę, nie sprzedawajmy tej łąki. Ale no, jeżeli się nie zgłosił kupujący, no to być może nie zgłosi się. A może chodzi o to, żeby urząd, radni wsłuchali się w głos mieszkańców i po prostu powiedzieli, dobra, nie sprzedajemy. Jak jest taki duży opór lokalnej społeczności, to zostawiamy, nie sprzedajemy. Zawsze możemy o tym porozmawiać, panie redaktorze. No ale to rozmawiamy. No, porozmawiać z mieszkańcami.
No dobra, no to zróbmy tak, że pan się może spotka z tymi mieszkańcami, się jakoś dogadacie na temat tej łąki, bo z tego, co mi mówił Suligowski, znowu niestety muszę go przywołać, no ale jest jakby tam rzecznikiem, załóżmy, tej sprawy, no to mówi, że się nie udało spotkać ani z prezydentem, ani z nikim władnym, tylko z podrzędnymi urzędnikami w tej sprawie. Czy ja w tym miejscu byłem dwa razy. Chodziłem sobie tam, przeglądałem, pojechałem na rowerze zobaczyć, jak to wygląda dokładnie, bo same mapy Google to jest mało. I być może potrzebna jest rozmowa z mieszkańcami, tak? Może tam na osiedlu, ale szanowni państwo, patrzmy na Wrocław w sposób bardziej kompleksowy, a nie tylko przez awanturę wywołaną przez osoby, które strasznie chcą zaistnieć. Ja przypominam, że pan Robert Suligowski w ostatnich wyborach samorządowych, jak startował do Rady Miejskiej, uzyskał 45 głosów. Także zajmijmy się Wrocławiem troszeczkę szerzej i może porozmawiajmy o tym, co realizuje... Dobrze, bo teraz pochwalmy miasto, bo to nie jest tak, proszę państwa, że miasto jest tylko i wyłącznie złe i chce wycinać wszystkie lasy i betonować łąki, bo to nieprawda. Nikt tak co prawda też nie mówi, ale część z państwa mogłaby sobie tak pomyśleć. Pan radny przygotował zestawienie ostatnich inwestycji zielonych, tak to chyba można nazwać, zielonych inwestycji we Wrocławiu. Czym możemy się pochwalić? No to przez ostatnią kadencję, przez tą kadencję, która trwa w tej chwili we Wrocławiu, naprawdę dużo się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne. Jest to bardzo szeroko pokazywane, konsultowane z mieszkańcami, z radami osiedli. I to na przykład 52 nowe tereny zielone, które powstały, to są nowe tereny. Tak? To są te mityczne 60 parków, o których mówił rzecznik urzędu. Ale myśmy mówili o 60 parkach, zieleńcach i skwerach. Ale czyli, to jest to. Tego jest troszeczkę więcej, tak? Mhm. Tego jest trochę więcej, bo zbadaliśmy, to jest więcej. 52 nowe tereny zielone, 44 rewitalizacje, czyli był stary park, jakiś nawet po niemiecki, a został w tej chwili wyremontowany i wygląda dobrze. Ale wygląda nowocześnie. Kosze na śmieci. Drzewa, nowe nasadzenia, zieleń, no, obudowa tego wszystkiego, tak. Ale to też obiekty infrastruktury, takiej właśnie parkowej, osiedlowej. I co jest bardzo ważne w parkach, 10 nowoczesnych toalet, z których można korzystać. Pamiętacie państwo, jak chodziło się z dzieckiem na przykład na spacer i okazało się, że trzeba skorzystać z toalety, a jej nie było. I takich toalet 10 powstało. Każda taka toaleta to jest około 300-350 tysięcy złotych, bo to trzeba podciągnąć infrastrukturę, wodę, to musi być nowoczesne, to musi działać, to musi być takie, że nie można, że nie da się tego zniszczyć, albo będzie trudno to zrobić, tak? Dlatego to są takie rzeczy, których może się nie widzi, natomiast one się dzieją i naprawdę tego jest imponująca rzecz. Ale oprócz tego, co powiedziałem na temat tych inwestycji, które są realizowane przez Zieleń Miejską, to słynna akcja Wrośnij we Wrocław. Ja miałem pana pochwalić, no to niech pan mówi. Słynna akcja Wrośnij we Wrocław. To warto posłuchać, bo naprawdę to jest dziecko, można powiedzieć, pana radnego, ten projekt. Wielki za to szacunek. Nie tylko moje, to jest też, to padło na podatny grunt właśnie urzędników, prezydenta, radnych, którzy w tym wszystkim pomagają. To środowisko. Prezydenta chyba jeszcze. Jeszcze wtedy Dudkiewicza, ale pan prezydent Jacek Sutrych zawsze jest na naszej akcji i wspiera nas bardzo. Natomiast tak, jeżeli chodzi o liczby. 2118 drzew posadzonych przez rodziców bądź opiekunów dzieci, które urodziły się we Wrocławiu, w różnych miejscach w mieście. W tym roku sadzimy drzewa na Brochowie i na Kowalach. 300 kolejnych drzew zostanie posadzonych w najbliższą sobotę, 23 kwietnia, od 10 do 15. W tych dwóch miejscach odbędą się pikniki rodzinne. I na to można przyjść z dziećmi i takie drzewo każdy dostanie, tak? Nie dostanie każdy takiego drzewa, dlatego że na te drzewa były zapisy poprzez formularz na stronie WCRS-u. Można było się zapisać na konkretną godzinę i pisać imię, nazwisko, imię dziecka, czyli datę urodzenia. Czyli trzeba się zapisać, tak? Tak. Jak nie na tą najbliższą akcję, to na kolejne, bo to jest cykliczna, regularna akcja. Wiosną i jesienią robimy taką akcję. Wtedy, fajnie, kiedy... jakbyście dopracowali szczegóły tych zapisów, bo ja się zapisałem z dziećmi, po czym poszliśmy pod wskazane drzewka i tam były inne imiona niż moich dzieci. No, ale powiem... i doszło do małej tragedii przez jakiegoś urzędnika. Być może było jakieś niedopatrzenie, za to bardzo przepraszam. Natomiast w tej edycji teraz naszej wiosennej drzewa rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Nie ma już tych drzew do posadzenia w sensie takim, że przyjdę i posadzę. Natomiast zapraszam na piknik rodzinny. Będą food trucki, będą różne atrakcje zorganizowane przez Zieleń Miejską. W fajnej, przyjaznej atmosferze będzie można się spotkać
i pogadać też o zieleni. I wszystkich serdecznie na ten piknik zapraszam. Zielonych, inne formacje lewicowe, również aktywistów miejskich. Prawicowe też. Właśnie, również aktywistów miejskich niech przyjdą, zobaczą, jak to wygląda. Macie Państwo szansę w takim razie skonfrontować się z Dominikiem Kłosowskim. Ci, którzy potrzebują takiej konfrontacji a propos Lasu Mokrzańskiego, wszystkich zapraszam. Ja też zapraszam, to wspaniała akcja, to zapraszam na sadzenie drzewek. Kończąc, Panie Dominiku, chciałem zapytać, czy Lewica poprze Jacka Sutryka w wyborach prezydenckich? Będziemy na ten temat rozmawiać. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w koalicji z panem prezydentem. Nowa Lewica jest w klubie prezydenta Jacka Sutryka. Wspieramy działania prezydenta, on wspiera nasze projekty i na razie nie widzę, żeby były jakieś tutaj problemy i zgrzyty. To jest dobry prezydent dla miasta. Miasto się rozwija. Miasto rozpoczęło tak duże inwestycje, jakich wcześniej nie było, szczególnie w infrastrukturze. Jakie? Mniej w kulturze, ale w infrastrukturze. Most wschodni, oś zachodnia, tramwaj na Nowy Dwór. Wszystko to są projekty jeszcze i tramwaj na Pułkowice. Ale one są realizowane przez pana prezydenta Sutryka. A wcześniej powstała autostrada obwodnica Wrocławia. To prawda. Z mostem Rędzińskim, no, trasa śródmiejska, dużo tych inwestycji, bo też wcześniej. Było dużo. Mówi, jakby się Wrocław nie wiadomo jak rozwijał infrastrukturalnie, a to nieprawda. Ale są, nie, to są te cztery takie... A która jest inwestycja Jacka Sutryka? No od A do Z. Te inwestycje realizuje prezydent i jak zakończymy inwestycje te duże, takie, które zaplanowaliśmy, przypominam, że to jest 1 mld zł rocznie, utrzymane tempo robót, to rewolucja również, czyli wymiana torowisk. No to jest nie wiem, czy Państwo zauważyli, może aktywiści zauważyli bądź nie, ale tramwaje we Wrocławiu przestały się wykolejać. Po wymianie torowisk, po wymianie rozjazdów, myśmy nie przespali okresu pandemii wtedy, kiedy był mniejszy ruch w mieście. Myśmy właśnie go wykorzystali na wymianę torowisk w mieście i poprzez to nie wykolejają nam się tramwaje. No to takie pobożne życzenie, bo one się wyklejają, tylko że nazewnictwo jest inne, bo jak tramwaj według MPK wyskoczy z szyn, ale nie tak bardzo, tylko trochę, to już nie jest wykolejenie, tylko coś tam innego. Ale wyskakuje tych tramwajów coraz mniej. Pewnie dzięki tak, temu, że zostały przeprowadzone konkretne inwestycje. I też jeżdżą wolniej, bo jest miasto rozkopane. Możemy w ten sposób sobie dyskutować jeszcze długo. Prezydent Sutryk wystartuje w wyborach, tak jeszcze woli. Proponowałbym zapytać o to pana prezydenta Sutryka, ale moim zdaniem dlaczego miałby nie wystartować? To jest bardzo dobry prezydent. Dobra, kończymy, bo i tak przedłużyliśmy program. Jeszcze na końcu niech pan powie jeszcze raz, kiedy i gdzie sadzimy drzewka. 23 kwietnia na Brochowie i na Kowalach sadzimy drzewa podczas kolejnej akcji Wrośnij we Wrocław, gdzie wrocławianie sadzą drzewa swoim dzieciom urodzonym bądź adoptowanym w mieście i serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. To była rozmowa Echa 24. Naszym gościem Dominik Kłosowski, radny Nowej Lewicy i klubu Jacka Sutryka. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo.